Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować etykiety na świąteczne prezenty za pomocą Instax Mini Replay. Potrzebne będą kolorowe świąteczne papiery, małe ozdoby w temacie świąt, coś do wycinania, do przyklejania oraz oczywiście Instax Mini Replay. Za pomocą specjalnego urządzenia bądź po prostu nożyczek wycinam małe prostokąty, które stanowić będą bazę do moich zdjęć. U mnie jest to wymiar 11 na 7 cm. Zaokrąglam rogi, a następnie na odwrocie każdej etykiety przyklejam dodatkowo fragment ozdobnego papieru, tak żeby napisać na nim życzenia świąteczne. Tak przygotowane etykiety będą moją bazą. Następnie do każdej z etykiet za pomocą wstążki bądź ozdobnego sznurka przymocowuję dekoracje. U mnie są to drobne dzwoneczki, małe bombki, jeżyki, a także kawałki zielonych gałązek. Wszystko to razem przymocowuję, aby dobrze się trzymało. I tak przygotowana etykieta będzie moją bazą do zdjęć. Używam także specjalnego wycinaka do dziurek, żeby były one okrągłe. Jak widzicie, etykieta jest już prawie gotowa, ale brakuje jej najważniejszej rzeczy. Zdjęcia. Aby wydrukować zdjęcia, biorę mój Instax Mini Replay i za pomocą smartfona prześlę do bezpośredniego wydrukowania zdjęcia, jakie są w pamięci mojego aparatu. Mogę takie zdjęcie dowolnie wykadrować, mogę zmienić jego orientację, dołożyć specjalne filtry, jak na przykład sepię, którą wybrałam do tego projektu. Zdjęcie już jest wysyłane do Instax Mini Replay i zaraz będzie drukowane. Wydrukowane zdjęcie następnie za pomocą dwustronnej taśmy przymocowuję do etykiety. Przygotowałam zdjęcia dla całej rodziny, bo będziemy spędzać święta razem i myślę, że każdemu będzie przyjemnie otrzymać prezent ze swoim zdjęciem. Na odwrocie etykiet mogę napisać życzenia świąteczne, jak również mogę pisać po zdjęciu. Tak przygotowane etykiety zamocuję do prezentów. Jak się Wam podobają?